Witajcie, chyba kolejnego dnia. Idziemy do kościółka na rowerach, sukienka. Kiedyś wszyscy jeździli na sukienkach na rowerze. Potem była moda, że rower, sukienka to obciach. Słuchajcie, dziury. A teraz wydaje mi się, że to nawet fajnie wygląda i teraz tu w ogóle nie ma żadnego obciachu. Teraz wszystko się tak pozmieniało, że jaki to obciach? Sukienka na rowerze i do tego liczby kwiaty w koszyku. Pięknie może wyglądać i wygląda. Mam nadzieję, że to nie zacznie padać. I że mnie dobrze słychać tym razem. Więc kończę, bo tutaj są wyboje takie różne. Spowodowane przez dziki. No, ale cieplutki wiaterek. Po obiedzie, albo może przed, może po, idziemy na spacer. Koniecznie, bo trzeba korzystać z tej pogody. No i co? I tyle, jadę, bo trzącha. A najlepsze jest coś, wam sprzedam newsa. Sukienka Nikoli wisiała na sukienkach moich, na wieszaku w szafie. I ja ją zdjęłam, mówię, jaka fajna kiecka. Wchodzę w nią, mówię, jaka ciasna. Później patrzę, nie no, przecież to Nikoli sukienka. Ale ogólnie to jest śliczna, taka troszeczkę bardziej jesienna. Trochę kojarzy mi się z Anią z Zielonego Wzgórza. Śliczna taka falbanka. No, ładna, ładna. Nikola powiedziała, że moja też jest ładna. No więc dzisiaj na sukienkowo, na kwiatkowo. Dzień dobry, kochani. Witajcie. Ciepło. Dzisiaj pora. Zobaczcie, mam lusterko, więc stwierdziłam, że się może umaluję. Czekajcie, to jest powiększający. Oskar już to miał w ręku. I już jest, wiecie, lusterko, które sklejałam, już jest z palca. Dobra, tutaj sobie postawię i stwierdziłam, że dzisiaj nagramy takie Get Ready With Me, seria domowa, raczej nic specjalnego, ale stwierdziłam, że sobie pogadamy troszkę. Pogoda jest taka, jaka jest. Popijam wodę, moja twarz to będzie 2,5 dnia po zabiegu. Jak widzicie, robią się takie stróbki. Tutaj to jest taka jakby plamka, no, w której na razie jest jeszcze takie wgłębienie, wiecie co, jakbym tam coś wyciągnęła z tego. Ogólnie jeśli chodzi o ból, to mnie nic nie boli, zaczęło się już goić, 14 dni trwa gojenie, ale powiem wam, że tutaj mam jakiś różny też tam, no nieważne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać później i czy zostanie blizna, nie powinna być blizny po tym. No dobra, to mniejsze o to. Tak tylko chciałam wam pokazać, jak to wygląda. 2,5, bo ja robiłam to, no, tak w pół dnia. I no to 2,5 dnia laser obchodził. Odchodzi mi strasznie ten pyłek. Tutaj się zdrapałam, nieważne. Dobra, wiecie co? Ja już pielęgnację mam nałożoną, żeby wiecie, nie było później, że... A dlaczego pielęgnację nie nakładasz? Nie nałożyłam. Mam tutaj już gąbkę zwilżoną i będę dzisiaj korzystać z podkładu tego z kalendarza, tego takiego z Bell Nude, nie wiem jak to się mówi, taki hiperreligiczny tutaj, jak to się mówi, nie wiem, moje paznokcie są tragiczne, to były jakoś chyba zasłona za krótko trzymałam, nie utwardziło mi się za bardzo i chcę to zużyć, to jest takie dość jasne, pielęgnację już mam nałożoną, u mnie słońca jest brak i biorę to, jest troszeczkę takie jasne, ale chcę to, tego się pozbyć. Jeśli chodzi o krycie, to powiem wam, że no taki wygląda jak korektor, co nie jest dość ciemno, ale mam nadzieję, że trochę będzie mi widać i słychać. Młody śpi. Gąbkę ostatnio pomyłam, swoje pędzelki, które używam. Zobaczcie, jeśli chodzi o krycie, to no, średniaczek. Jakbym miała jakoś dużo wyprysków, czy bardzo mocne przebarwienia, to myślę, że sobie by nie poradził, nawet patrząc na tutaj tą bliznę. No. No, ale dobra, chcę się pozbyć dzisiaj. Muszę jechać na pocztę, mam zamiar jeszcze sobie pobiegać, bo dzisiaj jest poniedziałek, więc mam nadzieję, że mi się uda. Kawę już wypiłam,
za to mam bidon z wodą, dołożę sobie tego. Oczywiście w kamerze to i tak będzie wyglądało na delikatny makijaż. Ja musiałabym sobie naprawdę mocną tapetę zrobić, żeby tu wyglądało u Was, że ja jednak jestem umalowana, no ale tak to wygląda niestety. Nie chcę też jakoś tam mocno szmalować, tylko tak trochę dla siebie, żeby trochę, wiecie, lepiej się czuć, bo jednak makijaż, bo ja jestem teraz biała tu u Was, ale rzeczywistości tak aż tak bardzo nie, no to jest też jasne. No właśnie, nakrycie jest takie, no ale dobra. Wiecie, ostatni gwizdek, żeby zrobić sobie laser był, a co ciekawe, dzwoniłam do innego miejsca, no i oni cały rok to robią. Cały rok, ja się pytam tej kobiety na tej recepcji zapisującej, mówię, że to może, bo nie wiedziałam, czy tutaj się wyrobi, dlatego dzwoniłam w inne, a ona termin miała dopiero na maj. Ja mówię, kurczę, mówię maj, mówię w maju, państwo, mam komunię córki, nie wiem, jak to będzie wyglądać i poza tym już coraz mocniej to światło, o, słońce operuje, żeby, wiadomo, że tego nie można teraz opalać, no to byłoby chore, nie? Robić coś takiego, usuwać, a potem opalać, no to przecież będzie przebarwienie naprawdę mega duże. Więc, no, a ona mówi, że oni cały rok to robią. No ale skoro mam komunię, no to faktycznie może, żebym poszła później, ale jak to cały rok robią? Ciężko jest, wiecie, chronić się, nawet jak używamy filtru, wychodzimy już z czapką, starczy, z czapką i tak dalej, to i tak przecież te promieniowanie teraz nie ma, nie ma jeszcze aż takiego. Ale fajny ten korektor. Jaka jestem biała. Tu nie. Mam korektor od Everlane Liquid Camouflage o numerku. Fajny korektor, ale to i tak najlepszy ten mój to był ten 01 Light. Tamten, który używałam wcześniej. Lovely? Chyba nie pamiętam. No, dobra. Zamówiłam młodemu już ubranie na komunię. Powiem Wam, w weekend pomierzyłam, popatrzyłam. Nie zamawiałam, znaczy zamówiłam, złożyłam dwa zamówienia. Jedną w sieciówce. Ale to tylko po to, bo, żeby domówić body oraz czapki z daszkiem, bo powiem Wam, że jak już gdzieś za chwilę, gdzieś za kilka tygodni, jak tylko troszkę się cieplej zrobi, to będą braki w czapkach z daszkiem, po prostu braki, nigdzie nie będzie można dostać. W tamtym roku trochę za późno się tak zebrałam i nie było, a że składałam zamówienie w Rizert tak naprawdę po body krótkim rękawkiem z kołnierzykiem, to przy okazji i zamówiłam mu czapki dwie, bo nie mogłam się zdecydować. Jedna jest z moim ulubionym printem, czyli Muminki, uwielbiam, beżowa Muminki, z Muminkiem, a druga taka bardziej taka, no ta Muminkiem taka bym powiedziała neutralna, nie? A tamta jest jakaś taka z napisem, coś takiego. Przy okazji kostium kąpielowy zamówiłam, jednoczęściowy, ale tak zszyty z boku, że wygląda jakby to były dwie części. No. I jeszcze, no to zobaczycie, pokażę Wam, no. A jeśli chodzi o ubranie takie stricte na komunie, takie bardziej wyjściowe, no to zamówiłam przez Instagrama, przez... Ja nie umiem znaleźć w sieciówce ubrań dla mojego syna, bo mi się większość rzeczy nie podoba. W kanty nie wejdzie, nie podobają mi się spodnie w kanty, w dżinsy, sztywny dżins nie wejdzie, dlatego że on ma grubaśne udka, no grubaśne, no nie wejdzie, nie chcę, żeby było mu niewygodnie. Jak ostatnio mu włożyłam dżinsy, to on na łóżko nie wszedł, tylko krzyczał, mamo, mamo, bo tej nogi nie mógł sobie podnieść, bo dżinsy jednak przeszkadzają. No niestety, najlepiej jak są elastyczne, jakie typowy taki dżins, no to nie, tego nie kupowałam. Nic mi się takiego nie podobało, więc zamówiłam, tak i na chrzciny czy jego roczek, zamawiałam przez Instagrama, tam gdzie normalnie szyją, na Wasze wymiary, pod Wasz wymiar, handamy, coś takiego, oni zawsze tak się ogłaszają. No i zamówiłam po raz trzeci z tego samego miejsca ubranko, właściwie dwa zestawy, bo nie wiedziałam, co wybrać. Poza tym przyda nam się drugi komplet, a poza tym nie wiem, jaka będzie pogoda. Są różne, wiecie, wersje. Jedni mówią, że będzie ciepło, drudzy, że chłodno, więc zamówiłam jeden zestaw z długimi spodniami i długimi bodami, a drugi krótkie i krótkie. No więc to tak. Najbardziej mi się podobają takie ubrania. Naprawdę. Najładniejsze są. Ecocera. To jest puder po prostu nie do zdarcia. Starcza Wam na mega, mega dużo. Ja mam 15 gram i to jest tak dużo, takie to jest duże, wydajne i w ogóle nie bieli. Tutaj może bieli. No i zobaczcie, widać, 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 widać.
No ale to, tak jak mówiłam, to jest korektor, to jest podkład taki, wiecie, tutaj troszkę się opaliłam. Nie wiem, czy na szyi jeszcze mnie nie trzyma ciut samoopalacza, ale tutaj przez te 2 dni, co posiedziałam, to trochę się opaliłam. Trochę tego brązu jest, więc mi się to już podoba, bo ja nie lubię być taka straszliwie biała. Ale tu, wiecie, sobie zaraz uratujemy, bo to wystarczy dać, dostarczyć. Korektor wydaje mi się, że też nie jest jakiś tak bardzo kryjący. Nie powiedziałabym, że to jest kamuflaż, ale może jeszcze popatrzę sobie, bo tamten z Lovely to jest dobry korektor. Ten taki jest ok, ale jakiś mega kamuflujący to nie jest. Ale dobra, jestem biała, to nic, uratujemy sobie. Przecież wszystko możemy sobie uratować bronzerem, czyli moją czekoladką. Nieśmiertelna czekoladka z Lovely. Czy one są jeszcze w sprzedaży? Chyba są. No więc ja już się cieszę. Zaszalałam, dziewczyny, zaszalałam. Delikatnie, nie chcę tak, wiecie co, bo ostatnio sobie naładowałam tego bronzera, to mój Oskar tak się do mnie przytulał, że wszystko mi staro. Nie chcę jednak utrwalacza, bo tak na co dzień rzadko używam utrwalacza. Pochwalę Wam się, że złożyłam, już tak za mną chodziła ta jedna sukienka z Wasyla. Tu powinnam patrzeć, ja patrzę tu, no sorry, mam nadzieję, że wybaczycie mnie, ale jakoś przez to, że nagrywam telefonem, a nie aparatem, aparat w ogóle powinnam oddać gdzieś do naprawy. Ogólnie wszystko działa, tylko że podgląd, a jak ja nie widzę siebie, to mi się słabo nagrywa. Słabo mi się nagrywa, dlatego nagrywam telefonem, dlatego jest też jakość, jest już inna, zupełnie inna. I szybciej mi się zgrywa i tak dalej, no ale bardziej poręczny jest telefon. No ale nie wiem, w ogóle właśnie jeśli chodzi o telefon, dajcie namiary, który telefon jest dość fajny, jaka firma, model, który fajnie nagrywa, dobrze nagrywa, dobra jest jakość. Jeśli macie taki, albo używacie, to dajcie znać, bo pewnie niedługo i tak mi się umowa kończy, a ja zawsze jak mi się umowa kończy, to ja sobie, wiecie co, idę po nowy telefon. No, ten jeden Oskar zepsuł, więc pewnie ten wyląduje dla Nikoli, tak się musimy przejść tam do niej, żeby Nikoli wziąć numer. Czy numer ma, ale żeby, wiecie, co na abonament było, bo ja doładowując kartę, to jest tak, że ona nie wygadała i przepadło 50 zł, potem karta, numer przepada, a tak to abonament, i tak płacę. Nie potrzebuję internetu, tylko naprawdę, żeby były połączenia dla niej, żeby ona mogła dzwonić w każdej chwili, a nie, że skończyło jej się. No właśnie, więc tak to jest. I coś jeszcze wcześniej mówiłam, czekajcie. Tutaj widziałam dziewczyny, jak sobie ostro naładują. To macie wymodelowaną twarz, tylko że oczywiście z tej strony wygląda, bo tutaj jest ciemno, prawda, że kolor ciemny wyszczupla, tylko że jak spojrzycie z tej strony, to potem widać taką ciemną rysę plamy. Widziałam właśnie u jednej z dziewczyn, która tak wygląda fajnie, a jak tylko już wzięła głowę, tutaj miała tak wyjechane, dzięki temu szczupła twarz się wydaje, tylko że potem to strasznie widać, nieładnie. Ja to ciut sobie daję, bo ciut, jak widzicie. Coś tam mówiłam i zapomniałam. Nie wiem. Zamówiłam sobie tak, z Wasyla, dziewczyny. Tak chodziła za mną jedna sukienka. W sumie bronzer mam. Teraz może przejdźmy do mojego różu z Lovely. Róż, którym chcę plamy zrobicie. Plam sobie... No, co to okropnie tak to pokazywać? Nie, dobra. Plam sobie tym nie zrobicie. Po prostu to jest tak mało napigmentowany róż, że trzeba naprawdę dużo go. Dobra. Zamówiłam sobie 2 sukienki. Jedna już dawno za mną chodziła. Pisałyście, co ci się, Kamila, stało? Czemu nie zamawiasz nic na Wasylu? Kiedy hol z Wasylek? I tak dalej. Wasyl, szczerze mówiąc, poszedł do góry. Zresztą jak już wszystko. Pepko też już nie jest tanie. Pepko też jest drogie. Te niektóre rzeczy to bez przesady mają takie ceny, że... Chociaż dawno nie byłam, nie robiłam jakiegoś takiego mega przeglądu, ale co ostatnio weszłam i tylko tak szybko zerknęłam, to sorry. No i Wasyl też poszedł do góry, ale że była minus 10% w sumie. Ja wziąłam za pobraniem, najmniej się opłaca, no ale niestety to w sumie wyszło mi, może tam dostała za darmo. Ale zamówiłam sobie 2 sukienki, no po prostu jedna tak za mną chodziła i druga, że zamówiłam, jak przyjdą, to Wam pokażę. Mam nadzieję, że rozmiarówka się nie zmieniła, bo zamówiłam ten, co zawsze, rozmiar. Zobaczymy. No dobra, to może rozświetlasz na koniec, zrobimy sobie brwi, ja to sobie konturuję i wyczesuję.
Eyebrow Pencil z Vibo. Tak, a już tutaj szczoteczka, ta skówka się zgubiła. Końcówka. Mogłabym tego nie robić, bo moje brwi fajnie wyglądają, ale sobie tylko wyczeszę i na dole dodam linię, potem rozczeszę i to jest cały mój, jeśli chodzi o moje brwi, wszystko. No, zobaczymy. Zamówiłam, czekam, zobaczymy, ile będzie to trwało, bo u nich jest różnie. Jeśli zamawialiście, to wiecie, albo paczka Wam przyjdzie bardzo szybko, albo trzeba czekać do... po prostu zależy, czy mają na hurtowni, czy nie mają. Jeśli nie mają i szyją, no to wiadomo, że trzeba będzie poczekać. Najdłużej chyba czekałam 2 tygodnie, ale chyba zawsze mi paczka przyszła. Przychodziła zawsze, ale wiem, że niektórzy mówią, że piszą mnie różnie, że pisali, że nieraz im nie przyszła i tak dalej. Ja tak miałam kiedyś z Hollywood Dream, tam też kiedyś zamawiałam swojego czasu, teraz też już dawno nie zamawiałam, ale mają fajnych dużo ubrań, ale no nie zamawiałam jakoś tam, nie wiem. No to tam miałam kiedyś, także zamówiłam, czekałam, czekałam, nie przyszło, żadna wiadomość i w ogóle trochę nie halo z ich strony, dlatego że co z tego, że ja zamówiłam za pobraniem, no ale jednak zamówiłam, zawsze płaciłam, nigdy nie było tak, że jakiś zwrot był czy cokolwiek, że nie odebrałam towaru czy co do mojego zamówienia, ale mogliby chociaż napisać, pamiętam, że na Sylwestra sukienka miała być, że przepraszamy, powinni tak robić, przepraszamy, ale jednak sukienka już wyszła, już nie szyjemy, no nie mamy, tralalala, a ja czekałam, 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 do dzisiaj czekam, minęły chyba z 3 czy 4 lata, no i co? Nie, no przydałoby się, tak fajnie byłoby z ich strony, żeby chociaż tego maila wysłać tym osobom, które czekają, że sorry, nie będzie już, no nie czekajcie. No dobra, to może sobie użyję teraz rozświetlacza takiego szampańsko-złotego od My Secret. Kiedyś bardzo, bardzo taki rozpowszechniany, wszędzie było go widać. Naprawdę wszędzie, ale w sumie teraz to nawet nie wiem, bo ja nie oglądam już tych dziewczyn, co kiedyś oglądałam makijażowych. Nie oglądam. Taki delikatny. Tutaj troszeczkę sobie nałożę. Coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć. Szukam młodemu dziewczyny. A, wiem, co chciałam powiedzieć. Ej, o co chodzi z tym różem, że nakładają dziewczyny sobie na nos? O co w tym chodzi? Ja nie rozumiem, bo to wygląda, jakby ktoś miał katar. Czy co? No dobra, założę sobie też. Nie wiem. To nawet tego nie widzę, bo... Nie, jest różowy nos. O nie, wygląda, jakby miał naprawdę katar. Czekajcie trochę. Nie kumam tego. Nowa moda, ja wybiegłam z obiegu. Wyszłam z obiegu. Dobra, tutaj też już starczy bez przesady, ja tam na pocztę może. Może, nie wiem, czy mój małżonek wrócił, by wrócił, to przyjechałabym się na ciucha. Tak dawno na ciuchu nie byłam, dziewczyny. Dawno, nie? A jeśli chodzi... Kurde, strasznie to wygląda. Dobrze, że zrobiłam to wcześniej. Czekajcie, ja nie lubię, jak w uchu mam taką suchą tutaj skórkę czy coś. Albo w ogóle jak jakieś takie poprochy czasami w uchu są. O, strasznie do lumbo. Czy nawet takie krostki, tak jakby ze skórniki, wągry, może nie. No takie czarne kropki są, nie wiem, jak to się nazywa. I czasami też to jest, ja wiecie co, jak ja to robię codziennie, zaglądam sobie i tam sobie to wydrapuję, bo to okropnie wygląda, jak ja widzę u kogoś. Nie wiem. Nawet moja córka ostatnio przyszła, mamo, mój kolega z klasy. Dobra, może nie. To nieważne, co on tam miał. Nieważne? Już nieważne, co on tam miał. Dobra, więc tak, poszukuję teraz dziewczyny, co, najważniejsze rzeczy dla mojego syna, potrzebuję butów dla niego, mokasyny mi się ubzdurały, mokasyny czarne, beżowe, szare, mój mały ma szeroką stópkę, szerokie podbicie, nie wszystkie buty wchodzą, żadne wąskie nie wejdą, po prostu to nie jest takie łatwe, że ja mu kupię buty i ten but pierwszy lepszy pasuje. My w tamtym roku chodzą, nawet takie same mogłabym kupić tamte, co miałam w tamtego roku, no nie wiem, czy jeszcze są, bo były szerokie, mięciutkie, wygodne i takie, wiecie, fajne były. Nie wiem, musimy poszukać jakichś butów mu. No i ja sobie obstrałam mokasyny, że do tego fajnego ustroju mam nadzieję, że wejdzie, bo tam jest też kamizelka i ona była w takim rozmiarze. Nie, mam nadzieję, że wejdzie. Dobra, i potrzebuję mokasyny, patrzyłam na różnych stronach, ale one są takie strasznie, stacjonarnie nie da się kupić, trzeba zamawiać, kurczę, ja nie wiem, czy mu ta stopa wejdzie, wąskie takie, wydaje mi się, a pewnie to będą też buty, no może na raz.
przerwało mnie, pasowało i wszystko do siebie, a nie, że nie wiem, tutaj jest eleganckie, nagle buty ma jakieś adidasy, które w ogóle, adidasy też mogą pasować, tylko wiecie, no odpowiednie, nie wiem, jakieś kolorowe, czy jakieś Spiderman, czy nie wiem, co teraz jest tam, ten Psi Patrol, no przecież to nie absolutnie nie pasuje, co z tego, że to jest dziecko, ale on ma też ładnie wyglądać i ja mam, nie mam, mam widzieć, że ładnie wygląda. I chcę, żeby on ładnie, no chcę, żeby ładnie wyglądał, no i te buty, nie wiem, trampki pewnie mu nie wejdą, stopy, no bo on ma tą szeroką, że wysokie podbicie. Dobra, nagrywa się ładnie, ładnie, bo mi tutaj pokazało się, że brak miejsca. Wyjąłem sobie też konturówkę z Belle, z kalendarza adwentowego i zrobimy sobie make-up. A co tam? No skończyłam na temat butów, no i na temacie butów, ojej, może nie będę gadać. Ale okej, okay, wiecie, że konturówka, jak sobie wykonturuję usta, wyrysujecie, to się optycznie powiększają, dziewczyny. Te wszystkie błyszczyki powiększające i te szminki, to one dają nic. To jest tylko dobry chwyt marketingowy. Moje usta naprawdę już nie są duże, ale przez konturówkę dalej wydają się, że są duże. Dentowy to jest kalendarz dentowy, wykańczam te kosmetyki. Wczoraj schylałam się do szafki i jakoś mi coś pstryknęło. Jakby w barku, w szyi, nie wiem gdzie, bo nie w moim kontuzjowanym barku, w prawym, tylko tym razem w lewym. I ja nie wiem, czy to jest ramię, czy to szyja, jakoś pstryknęło mi, tylko coś mi pstryknęło i nagle poczułam ból. Mówię, zaraz mi przejdzie. I ten ból trwa od wczoraj do dzisiaj, w nocy bolało, ale to jest taki ból, że to jakby promieniuje, jak przekręcam mu szyję, normalnie tutaj mogę przekręcić, nic mi nie boli, nie? A tutaj jak przekręcam, znaczy nie tu, przekręcam szyję, i to powoli robię, już dalej nie mogę, bo im bardziej chcę przekręcić, tym bardziej tak jakby mnie ciągnęło z łopatki w szyję. No po prostu ja nie mogę, ja nie wiem. W nocy miałam ciężko się usunąć, bo mnie bolało. O, jak się przekręcało, nie mogę dalej, zobaczcie. Nie wiem, co to jest. Tak sobie pomyślałam wczoraj siedząc, że jejku, jak to jest przykre, jak się człowiek starzeje i potem nagle was coś boli i nie możecie wziąć szybko szyi, bo ci coś ciągnie, nie wiem, nogi podnieść. I to tak właśnie wygląda z człowiek na starość, że go, może nie wszyscy, ale że go boli tu, boli tam. I naprawdę, więc jak nas nic nie boli, to powinniśmy być wdzięczni, że możemy, nie wiem, nogę do góry podnieść, rękę wysoko czy coś, a nie, że nie możecie się ruszyć, bo was coś boli. I to naprawdę boli mnie, ciągnie mnie. No to jest jakaś śmieszna. Tak sobie myślałam, mówię, matko, niedługo już coraz starszym czuję się, już coraz starsza się robię, niedługo też nie będę mogła pewnie dużo rzeczy zrobić, już taka sprawność nie taka, już taka ograniczona. Jeju. No ale cóż, zrobić tak, tak już jest i co? No i tak jest, nie mamy na to wpływu, nie? Ja to mogłabym sobie jeszcze z wami gadać. O, a teraz idę coś pomontować i do zobaczenia. Takie get ready with me codziennym, zero po prostu tutaj jakiegoś... Ale zobaczcie, podkład taki strasznie jasny, co nie? Ale troszeczkę tutaj brązero i różu i trochę uratowało sytuację. Aczkolwiek tu u was inaczej wygląda niż u mnie. Bo jest ciemno. Jakbym sobie tutaj lampę postawiła, to pewnie byłoby dużo lepiej. A ja nie mam lampy. Ojejku, ja to się już nagadałam. Zaraz mi znowu rozłączy, że brak pamięci. Ja nie chcę tam za wiele usuwać, bo jeszcze nie pozgrywałam pliku, więc... Kiedy ja się zabiorę tak a propos za zdjęcia? Jeszcze nie wywołałam. Miałam napisane, że to zrobię w którymś miesiącu, w tym roku, a już ten miesiąc minął, przychodzi nowy. Dobra. Idę. Do zobaczenia. Trzymajcie się, bez rady kontuz. Uważajcie na siebie. Do zobaczenia. Jak chcecie takich więcej coś, o czymś, o niczym, to piszcie coś o niczym. Bye, bye, bye.